Hej, w tym odcinku pokażę Wam, jak w kilku prostych krokach instalować modyfikacje do Marvel Spider-Man. Więc po pierwsze musimy pobrać program Spider-Man PC Modding Tool ze strony Nexus Mods. Link będzie w opisie. No i pobieramy. Aha, właśnie, jeszcze przed pobraniem będziecie prawdopodobnie musieli założyć sobie konto, ale to nie powinno sprawiać problemów. I pobieramy. Otworzy nam się wtedy takie okienko i poprosi nas o ścieżkę dostępu do folderu z asetami gry. Żeby znaleźć taką ścieżkę, musimy sobie wejść do biblioteki Steam, kliknąć prawym na grę, właściwości, pliki lokalne, przeglądaj i otwiera nam się wtedy folder z plikami. Mamy tu Asset Archive, kopiujemy i wklejamy w programie. Otwieramy i zapisujemy. Otwiera nam się wtedy takie okienko, możemy sobie wejść w Mod Manager i tu będziemy dodawać nasze mody. Ja osobiście polecam pobierać je ze strony Nexus Mods, czyli tej samej, gdzie pobieraliśmy program, i szukamy sobie przykładowy mod. No na przykład na taki kostium. Patrzymy, czego wymaga, no w tym przypadku akurat niczego, tylko tego jednego programu. I pobieramy. Plik powinien mieć takie rozszerzenie, jeżeli macie go w zipie bądź w rarze, no to wystarczy po prostu wypakować. I wchodzimy teraz do programu, do Mod Manager. Klikamy Add, wybieramy mod, musimy dopilnować, żeby był zaznaczony, i klikamy Install. Jeszcze pamiętajcie, żeby przed zainstalowaniem wyłączyć grę. Klikamy OK. I możemy włączać grę. No i jak widzicie, kostium się zmienił. Jeszcze w tym przypadku to nie jest nowy kostium, tylko po prostu podmiana tekstury tamtego. Ale są również mody, które dodają to po prostu jako nowy tutaj kostium do wyboru. No takich modyfikacji jest wiele, możecie zmieniać tekstury, modele, animacje, nawet niektóre mechaniki. No i to w sumie tyle. Jeżeli Wam się film spodobał, to zostawcie lajka, subskrypcję i...